To znajdujemy się w kościele świętego Andrzeja Boboli w Rawiczu przy stuletnich organach firmy Schlag und Sonne, zbudowanych w 1917 roku. Instrument w ostatnim czasie przeszedł tak naprawdę kapitalny remont, który przeprowadziła firma pana Władysława Cepki z Popowa koło Wronek. Organy, jak widać, to jest bardzo potężny instrument, największy, jeżeli chodzi o instrumentów zbudowanych przez człowieka. Nasze organy są 50-głosowe, tak w sumie teraz już 51-głosowe, ponieważ został dodany 51 rejestr, czyli tak zwane dzwony rurowe, które tutaj słyszymy. Miejscem pracy organisty przy organach jest stół gry. U nas ten stół gry jest nowy. Jak widać, jest trzymanualowy plus klawiatura pedałowa. Organista gra nie tylko rękami, ale i nogami, aby wypełnić kościół brzmieniem tak zwanego basu, czyli tego takiego potężnego brzmienia organów. Stół gry jest nowy, został wyposażony w tak zwany zelcer, który umożliwia automatyczne przełączanie rejestrów, bardzo szybkie przełączanie rejestrów przy graniu jakiejkolwiek literatury organowej. Zaprezentuję to może na przykładzie jednego naciśnięcia guzika. I wtedy włączyły się poszczególne rejestry i organy sobie grają. Możemy je ustawić jeszcze głośniej i w tym momencie będzie jeszcze potężniejsze brzmienie. I na tej zasadzie działa stół gry. Czy to jest trudne okiełznać taki instrument? Czy trudne? No trzeba się tego nauczyć. I tak naprawdę gra przy organach to nie jest tylko gra, bo my mamy tutaj na przykład system multimedialny, gdzie ja jako obsługujący ten system ręką musi też przełączyć slajdy. Trzeba zwrócić uwagę na to, że czy ludzie śpiewają, przypuśćmy, szybciej czy wolniej. Trzeba zwrócić uwagę na nuty, przewrócić sobie stronę ręką. Natomiast sam instrument, no jeżeli się to robi z pasją, myślę, i z miłością, to naprawdę jest prościutki, mimo tego, że tak to groźnie wygląda. Sercem organów tak naprawdę też jest miech, który dostarcza powietrze dalej do piszczałek, ale także do miechów pośrednich. Aby organy pięknie grały i aby powietrze było odpowiednie, musi być obciążenie miecha. Dlatego mamy cegły, po prostu zapakowane w ładny papier i one leżą na miechu. Poprzez co powietrze jest bardziej sprężone i w odpowiednim ciśnieniu dostarczane do piszczałek, które po prostu odpowiednio pięknie mogą zagrać. A nad nami tutaj widzimy elektromagnesy, które trzeciego manuału, które uruchamiają każdą piszczałkę postawioną na wiatrownicy. To jest około 3200 piszczałek, czyli swoją potęgą i mocą naprawdę mogą wiele. Psikus, które robiły kiedyś organy, jak jeszcze były przed remontem, bo zaczynały po prostu same grać. Tak, było takie coś. No, podczas liturgii cisza, cisza, cisza i w pewnym momencie na przykład parę głosów się odezwało i trzeba było biec do góry i po prostu te głosy jakoś okiełznać i naprawić. Organy jeszcze świętej pamięci pan Walus też doraźnie naprawiał, ale to były takie naprawy chwilowe, można powiedzieć. To, co mógł zrobić, to zrobił, nie? Natomiast aby taka większa praca była potrzebna już na chwilę obecną. W drewnie są zamontowane mieszki, to są jakby takie torebeczki, które się otwierają i pompują powietrze i pozwalają danej piszczałce zagrać. Tych mieszków też jest ogromna ilość w organach. Był to taki podstawowy powód też do remontu, ponieważ one już były zniszczone i zostały całkowicie wymienione, tak jak elektromagnesy. Natomiast całość została też zakonserwowana, wyczyszczona i teraz pięknie gra. Organy towarzyszą głównie i przede wszystkim liturgii, czyli mszy świętej, która odbywa się tutaj w kościele, ale nasze organy w Rawiczu są przede wszystkim także organami koncertowymi, na których niegdyś, jeszcze za czasu świętej pamięci księdza kanonika, odbywały się koncerty organowe i my do tych koncertów też cyklicznie będziemy próbowali wrócić z uwagi na możliwości tego pięknego instrumentu. Aha.